Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry, której kopiemy za złotem. Jak pamiętacie, w tamtym odcinku musieliśmy zmienić liny na dłuższe. I albo wystarczą nam te, choć w sumie one chyba będą... Wiecie co, nie chcę zbyt długich lin, z tego względu, że te długie liny nie będą aż tak dobrym rozwiązaniem, bo wtedy mogę mieć trudności podłączeniem. Ale ta to jest chyba ta jedna z tych krótszych. Tak, to jest jednak... Ta jest dłuższa, ta jest krótsza. Więc skoro idę w tamtą stronę, to już ją zabiorę, żeby mniej więcej wszystko było w tych w podobnych miejscach, albo chociaż było w pobliżu, bo nauczyłem się, że jak jest ład i skład, to jednak to wszystko jakoś tak lepiej działa. Okej. Jeszcze tylko tą małą bym... O, to była zbyt krótka. To była ta najkrótsza. Jedna z tych najkrótszych, a więc... gdzie on jest? W sumie na trzech już też powinno to... zadziałać, ale to jest zbyt ciężkie i nie chcę ryzykować. Cholera, gdzie on jest? Dobra, wejdźmy na chwilę do koparki. O, widzicie? Właśnie o tym wcześniej mówiłem, że jednak jak są elementy zbyt ciężkie, to pewne liny mogą się jednak uszkodzić. No ta niestety nam szczeliła. Jedna się gdzieś zagubiła, pewnie jest pod tym, ale nie chcę jeszcze go podnosić na tych dwóch linach, bo zaraz się okaże, że one są zbyt słabe. A nie wiem, czy mogę linę o linę zaczepić. Chyba nie, szkoda, że nie ma takiej możliwości. Trzeba będzie deweloperom o tym wspomnieć. Przecież linę za linę fajnie podczepić też można by było, prawda? Mamy. Okej. Gdzie jest tamta lina? Może gdzieś się tutaj nam podświetli. Bo na dobrą sprawę to nie muszę jej widzieć. Jest tutaj. O. Dobra. Pyk. I ciągniemy ją tutaj. Jak za krótka? Chyba żartujesz. A no tak, bo troszkę obróciłem ją. A serio, za krótka? No dobra, no to damy wiadro w dół. Więc małe ramię też w dół. Mam nadzieję, że teraz sięgnie. Ale w sumie to i tak jest pomarańczowa lina. Tak, to jest pomarańczowa lina, więc ona do tego jest za krótka. Potrzebujemy tej czerwonej. Więc proszę poleżeć, a ja sobie pogrzebię. O, jest nasza lina, która będzie nam tutaj potrzebna i która rozwiąże nasz problem z podłączeniem. Hopsa. Hopsa. Dobra, wskakujemy. Naprawdę masa pracy, jak widzicie, żeby podłączyć kopalnię. Świetnie. I teraz wiadro w górę. No i jedziemy.
Jedziemy, jedziemy powoli. Zamontować to, tylko zaraz zobaczymy. Ło, właśnie to jest najgroźniejsze w takich sytuacjach. Ja tylko sobie podlecę szybko zobaczyć, czy to będzie z tej strony. Prawdopodobnie tak, bo wtyczki chyba z tamtej strony nie podłączę, więc prawdopodobnie jedziemy odpowiednio już nakierowani. No dobra, no to jedziemy dalej, no nie ma co ukrywać, trzeba w końcu to zrobić. Obawiam się, że koparka, ładowarka będzie jednak odpowiedniejsza na tamtej odkrywce. Z tego względu, że... Choć może nie. Tam jest takie jednak ładne pole. Może jednak nie będzie tak źle. Tak, bardzo dobrze jedziemy. I czuję, że zaraz to zamontuję. Powoli, powoli. Bo to naprawdę jest cholera nisko. No widzicie, właśnie to jest właśnie problem przy montażu tego wszystkiego. Bo niestety małe ramię jest na maksa do góry, duże ramię też. Wiadro poszło na maksa. I teraz trzeba kombinować tą stronę, że pojedziemy ciut wyżej. Jedziemy sobie tak. I właśnie te liny są zbyt długie. Te po prawej są zbyt krótkie, a tamte są zbyt długie. Ale może powoli, powoli jakoś uda nam się wjechać. Ale jakoś nie widzę tego. Może jednak nam gra pozwoli to podłączyć. Jest! Jak pięknie! Nie, naprawdę to było trudne zadanie, bo mamy małą koparkę. Gdyby była dłuższa, ta większa koparka, to może byłoby lżej. Dobra, postawmy sobie tą koparkę na razie gdzieś tutaj, bo ona też nam tutaj nie przeszkadzała. A, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna sprawa. Tu nam tego tak dobrze nie ułożyło. Musimy generator postawić bardzo blisko. Bardzo blisko, ale zaraz. O! Woda! Powiedz, że to woda. A tak, przecież tu był strumień. To luzik. To luzik. Dobra, gdzie ten generator tutaj postawić? Generator, generator, generator. Teoretycznie generator można by też było walnąć gdzieś mniej więcej, no. Tutaj będziemy mieli odkrywkę. Tu możemy sobie to od razu szarpać tutaj. Dobra. A generator bym postawił... Nawet tu można go dać. Bo i tak większość tutaj będziemy tutaj wjeżdżać, tędyk. Nie chcę go dawać aż tam, taki kawał. Ale w sumie i tak... Tak, damy go tam. Z tego względu, że chcemy zwiększyć połączeń. Widzicie, jaka jest różnica w długości? Zajebista duża. Fajna sprawa, że jest drabina. Mogę sobie zrobić pstryk. Pyk. Tutaj jakoś nie trzeba się mocno nad tym, jak to się mówi, spuszczać.
tego względu, że tego, tym nie będziemy celować, tylko chcemy to przenieść. Dobra, gdzie jest kolejny? Bierzemy. Dobra, w porządku. Oczywiście sobie zapiszemy. Dobra. Skakujemy. Zabieramy się do roboty. Małe wiadro w górę, czyli R. I teraz jeszcze wiadro w górę, czyli T. O, cholera. Ach. Niestety, no jak widzicie, widzicie co się dzieje. Teraz go przewrócę do góry nogami, dopiero będzie jazda. No dobra. Wiadro w dół. No nie ma tutaj innej opcji, żeby się nie pierdzielić. Więc idziemy po te liny. Liny zawarliśmy w jednym miejscu. Weźmiemy te krótsze. Sprawdzimy, czy one dadzą radę tutaj sięgnąć. Troszkę utrudnione te rzucanie tymi linami. Teraz weźmiemy ją tu. Sprawdźmy, czy ta się zmieści. Czy powinna, bo to jest bardzo fajnie tutaj widzę rozłożone. Super. W porządku. Popędzimy szybko. Szybko. Pędzimy szybko po kolejną linę. Wow, shit. Zgubiłem ją po drodze. Pakujemy, montujemy, teraz lina się uszkodziła, a już się cieszyłem, bo wszystkie były identyczne. Sprawdźmy, czy mamy jeszcze taką. Nie, to jest ta długa. Tak, muszę pewne rzeczy powyciągać. No dobra, bierzemy tą, no innej opcji nie ma. Lepsza jest ta z pewnością niż tamta, bo tamta to już w ogóle będzie przerąbane. Jest drabineczka. O, leży uszkodzone oczko. Która to się uszkodziła? O kurde. Dobra, w porządku. Będziemy sobie tylko to odłożyć. I
Może wiecie co, odjadę tą koparką. Olo, ona szybka jest, no kurde. To ja rozumiem. Dobra, i teraz sobie po prostu skoczymy tutaj. Podniesiemy wszystko. No nie, nie jest źle, więc lecimy. Idziemy, mieliśmy go przenieść tu na dół, tak. No w sumie jest na maksa wysokościowo, więc ta mała koparka zdaje egzamin, ale widzicie, trzeba uważać, bo cholera jasna jest nisko. Oh shit, ale się wystraszyłem. Kurde. Lina jest uszkodzona. Nie, 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 przewracaj się, proszę cię. Oh. No dobra. Jedziemy powoli, no co? Teoretycznie mniej więcej, już prawie jesteśmy na miejscu, więc powoli będziemy. O kurwa, ale się wystraszyłem. Ale nas wyjebało, co? Wyjebało nas w kosmos. Nie, 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 tego się nie przewracaj. Okej, tutaj F. Małe ramię w dół. Dobra, więc teraz tak. Próbujemy tak wyjechać? Nie. Może tyłem? Też nie. A więc robimy ten desen. To się udać zaraz. Prawie jakbym w tanki grał. Dobra, w drugą stronę się obrócimy. No i teraz możemy jechać. Jeszcze odrobinę się musimy wrócić. Nie wiem, czy już wyjadę? Nie. Więc wyrównajmy. Nie, 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 nie. Nie w tą stronę. Teraz sobie damy tak. Opuścimy. Małe ramię damy sobie. Bo jest na maksa. Tak? Nie. Małe ramię w dół. No. Ale to tak chyba nic nie da. No i teraz powoli. Kurde. Muszę chyba po koparkę podejść. Ale zaraz zobaczymy jeszcze. Nie, nie, nie w tę stronę. Cholera, ciężka sprawa.
Nie, 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 ja nie chcę wychodzić z kaku surowców. Dobra, teraz może pojedziemy, co? Nie, 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 drugą, 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 drugą. No dawaj, 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 jedź, 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 jedź. Teoretycznie już powinno nas odepchać. Jadro damy sobie w dół. Jadro jest zbyt słabe. Kurde. No jak widzicie, niestety jednak liny są bardzo ważne. O, może tą metodą. Jest, w końcu. Jakoś się udało wyjechać. Zaraz, 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 podnieś się proszę. Idziemy sobie tyłem. Ale się to postawiło. No nic, to nie jest już jakiś wielki problem, bo my sobie tutaj zaraz to naprawimy. Jedziemy. Było blisko jakiegoś nieszczęścia, no ale mam na, ale jak widzicie, mamy wiele, wiele szczęścia. Jego sobie palniemy tylko w dół. Sporo tu złota. Nawet w miarę dobrym miejscu on stoi. Jedziemy, jedziemy. Szkoda, że ona tak wolno jedzie. Tak, on stoi teraz na boku. Palniemy go trochę w łeb. Może sobie zrobimy jeszcze w ten sposób, żeby go tutaj tą masą palnąć. Chciałem go tutaj wyprostować. O, właśnie tak w ten deseń. Dobra. Chyba aż tak źle nie będzie z nim, co? Pokażcie. Tylko kurde, on jest trochę... Nie no, on trochę... On źle... Kurde, on tutaj miał być. Ale go walnęło. Ale to nic, to jest nic. Zrobimy coś innego. Zgasimy sobie to i pędzimy po koparkę. Pędzimy po koparkę i zaraz zrobimy coś tutaj takiego, że popchamy go sobie tam. Pyk. To nie ma gdzie to podłączyć? Co to za gówno? No dobra, to będziemy go tam obracać, ale to problem. O, tu skrętny jest. Dawaj. Idziemy. Idziemy to popchać.
byłem się. Dobra, wiecie co, to jest złe rozwiązanie. To jest złe rozwiązanie, bo zaraz się coś stanie. Polecimy po te liny, no bo no innej lepszej metody nie ma. Jak widzieliście, jak nas wyszczeliło jak z krocy. Tak więc lepiej już nie ryzykować, bo zaraz znowu się stanie, że wyrzuci nas na koniec mapy. Dopiero będzie problem. Mogę to zaciągnąć samochodem, ale wezmę jednak liny, podczepię je i będzie wspaniale. Mam taką nadzieję. Prawda, na dwóch liniach to tak nie bardzo, ale ja tak naprawdę chcę to tylko pociągnąć. To jest dół, tu jest góra. Zobaczymy, czy sięgnie. To jest inny, niecny plan. W porządku. No to jedziemy. Dobra, podjedziemy sobie do przodu. Tak, teraz sobie zrobimy w ten sposób. W tą stronę. I jedziemy. Okej, troszkę do tyłu. Troszkę w lewo i jedziemy tam, bo on musi tam stać. Bo nam przedłużacz nie starczy. Tego na pewno nie było w Gold Rush. To tylko w mojej indywidualnej wersji. Ciągniemy drania. Ustawimy go sobie mniej więcej gdzieś tutaj. W porządku. Sądzę, że będzie ok. Odczepimy to wszystko od niego, zaraz go tylko wywrócimy na odpowiednią stronę. To co damy sobie, o, żeby nie latać. Liny tutaj. Skręcaj. Dobra, oj, do góry. Korzeń. Dół. Tak. Do. Dobra. Dobra, jakoś stoi, nie jest tak źle. W porządku. Jak widzieliście, było ciężko. Wystrzelił nas jak z procy, ale jakoś sobie poradziliśmy. W kolejnym odcinku popodłączamy to i uruchomimy w końcu tą kopalnię. Nie spodziewałem się, że tyle pracy trzeba włożyć naprawdę w układanie tego. No, pamiętam tamtym razem ile pracy, ale jak widzicie, jednak trzeba się trochę narobić, żeby tego złota troszkę wyłapać. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Cześć.